Dzień dobry, witam Was kochani i pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, taki szybciutki chciałam Wam sprzedać, w cudzysłowiu oczywiście, nie przepis, tylko sposób na ugaszenie pragnienia w upalny czas, w upalne lato. I chciałam Wam pokazać przepis na lemoniadę, taką bardziej podrasowaną, bo z czereśniami. Przygotowujemy sobie foremkę do lodu i wkładamy czereśnie do każdej kratki po jednej. Bieramy sobie takie z ogonkami, żeby było ozdobnie też. Tutaj mam jakieś takie krótkie ogonki też, to takie polałabym, nie, o proszę, są. I teraz zalewamy wodą. Tak sobie jeszcze je poprzekładamy ładnie i lecimy do zamrażarki, kochani. No i jesteśmy. Już na drugi dzień mamy zrobione kostki lodu. Po prostu wczoraj już nie miałam czasu, było już za późno, żeby Wam dograć. One są tutaj, proszę bardzo, zamrożone, te czereśnie. Przesypujemy wszystko do środka za momencik, ale najpierw pokroimy cytrynkę. Cytrynkę może na pół przekroimy. I teraz pokroimy plasterki cieniutkie. Trzeba dobrze złapać, bo ucieka ta cytryna. Aha, cytryna oczywiście musi być sparzona i najlepiej, żeby było, żebyście wyciągnęli pestki. Też je zaraz będę wyciągać, bo jak nie, to później ta lemoniada się robi gorzka. O, uciekło. Dobra, ten weźmiemy na bok. I dobrze trzeba się wbić w tą cytrynkę, żeby sobie nie pociąć palcy. Opa. Wystarczy. Do jakiejś butelki, do jakiejś karafki, jak macie, do wody takiej, czy do wina, wrzućcie sobie te cytrynki. Wyciśnijcie sok. Wyjmujemy. Zobaczcie, jakie piękne. Te czereśnie w kostkach. Muszę po kolei. Tak, zrobię. I będę po kolei wrzucać, bo inaczej mi nie przejdą tutaj przez tą. No i nie chcę przejść, to odwrócić trzeba. Za duże kostki. I wlewamy wodę. Dodajemy umytą miętę. Zamieszamy i proszę, kochani, i gotowa lemoniada na upały. Czyż nie jest piękna? Zupełnie inaczej niż zwykle. Kochani,
No to pijemy. Lemoniada jest wspaniała, bo ja już ją nieraz robiłam. Także cieszy oko, cieszy zmysły i jest gasi przede wszystkim pragnienie. Także zachęcam do zrobienia i na pewno będzie Wam równie przyjemnie jak mi. Jeśli podobał się Wam przepis, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa! Próbowałam i jest pycha. Do zobaczenia.